Nerki. Z psychologicznego punktu widzenia trzeba było funkcjonować na bardzo wysokim poziomie. Jeśli zszedłeś do łodzi wcześniej, sprawdziłeś pogodę, wydałeś polecenia, zwodowałeś jacht i upewniłeś się, że jest przygotowany, wypłynąłeś na trasę, dostałeś instrukcję od komisji regatowej, sprawdziłeś kierunek wiatru i to, jak będzie się zmieniał, miałeś właściwe żagle, dobry maszt, trenowałeś i miałeś odpowiednio przygotowaną załogę, to nie było wymówki, by przegrać.